Witaj Andrzej, witaj Zygi, witam słuchacze. Mamy następne spotkanie z Andrzejem. I dziś Andrzej przygotował dla nas tytuł Jedno pytanie. A co za tym jednym pytaniem stoi? Co mogę zrobić dla siebie dziś, by być szczęśliwym? Proszę Andrzej, płyń kochanie. Witaj Grażynko, witaj Zygi, witam wszystkich słuchaczy. Pytanie już padło. Teraz trzeba się zastanowić, co dalej z tym pytaniem zrobić. Ale też oprócz zastanowienia się, co zrobić, trzeba by też pomyśleć, czy to pytanie jest na miejscu. Czy ono nam coś da? Czy jesteśmy w stanie dzięki temu pytaniu być bardziej szczęśliwymi ludźmi? Myślę, że to jest bardzo dobre pytanie, Andrzeju. Bo zaczynając od siebie, możemy jakby nie patrzeć, nie tylko robimy wtedy coś dla siebie, ale dla innych. Także to pytanie od ciebie do nas uważam, że jest na dzień dzisiejszy po prostu w punkt. To pytanie niesie też taką warstwę, która jest chyba najtrudniejsza dla nas wszystkich, bo jest to warstwa, która dotyczy nas samych. Nam się ciągle wydaje, że my wszystko robimy, co trzeba, robimy dla siebie i także dla innych. I jakby bardzo często mówię, mówiąc z mojego punktu widzenia, bardzo często się zdarzało mi, że ja nie rozróżniałem tego, że to robię tylko dla siebie albo tylko dla innych. Ale w pewnym momencie mojego życia zdałem sobie sprawę, że jeżeli ja zrobię coś dobrego dla siebie i będę z tym się dobrze czuł, to dobre samopoczucie mogę przekazać innym. Dokładnie. I nie można przekazać innym niczego, co nie mamy w sobie, tam gdzieś głęboko. Bo tak jak już w poprzednich audycjach uzgodniliśmy jedną rzecz, że potrafimy emanować na świat tylko tym, co rzeczywiście mamy głęboko w sobie, nie o tym, co mówimy. Tylko to, co jest w warstwie uczuć, emocji, w warstwie podświadomej, w warstwie tej duszy i nadświadomej. To, co jest tym elementem, co decyduje o naszym życiu, a nam się wydaje, że to my decydujemy. I ta głęboka warstwa zawiera czasami rzeczy pozytywne, a czasami negatywne. I żeby tą głęboką warstwę poruszyć, trzeba też mieć bardzo głębokie pytania w stosunku do siebie. I co najtrudniejsze, powiem od razu, dla mnie to było najtrudniejsze, że za tymi pytaniami, jak zacząłem sobie je zadawać, no musiałem zrobić najważniejszą rzecz. Odpowiedzieć sobie na te pytania i odpowiedzieć sobie tak głęboko, jak zadałem głęboko pytania. Zapytam się, na ile ci w tej odpowiedzi przeszkadzał umysł, ile ci chciał tam pogrzebać, pomataczyć, żeby to szczęście z wewnątrz nie było i poczute, i no, żebyś po prostu coś dla siebie zrobił. No umysł zawsze często zwodzi nas na manowce, bo taki zwykły przykład, Grażynko, no zobacz jak często no, uznajemy, że dla nas dobry jest na przykład taki samochód, taka praca, taki wygląd, a przecież to jest tylko rzecz społecznie zaakceptowana przez społeczeństwo. I my tylko częścią jesteśmy tego, a nie jesteśmy ani samochodem, ani naszą pracą, ani naszym tak naprawdę wyglądem, który tworzymy dla innych. My jesteśmy zawsze tym całym wnętrzem, które jest w środku w nas, czyli tym, co dusza przyniosła na ziemię, co myśmy stworzyli, czego się nauczyliśmy, zapamiętaliśmy, cośmy wtłoczyli w siebie lekko lub siłowo, żeby to tak było, a nie inaczej. I pytanie... Zapytanie siebie, co mogę zrobić dzisiaj dla siebie, żebym był szczęśliwy, to pytanie to
tak powiem teraz po cichu, to kiedyś zadałem mojej małżonce. I wtedy sobie zdałem też sprawę, jak to pytanie jest mocne i ważne. Bo w jednej chwili, po kilkunastu sekundach zastanowienia, moja małżonka wiedziała, co dla niej jest co przynosi jej szczęście. I z czego, co czyni ją szczęśliwą. I zrobiła to. I mogę powiedzieć, co to jest. Jest to malowanie. I ona dzięki temu... Gratuluję twojej żonie, gratuluję Krysi, że właśnie odważyła się powiedzieć prawdę o sobie i pokazać światu, że tak naprawdę te jej pragnienia to są właśnie tym jej szczęściem, ale to idzie zrealizować. Zawsze to idzie zrealizować. I powiem ci, że to było tak naprawdę dla niej stosunkowo proste. Ale tylko dlatego było proste, że zastanowiła się, chwilę była w tym pytaniu i odpowiedź, która przyszła, to po prostu ją zaczęła realizować. I tak samo proponuję wam, słuchacze, realizować siebie poprzez to, że jeżeli dostaniecie odpowiedź z głębi siebie, to jeżeli nawet tego nie można wykonać w tej chwili w żaden sposób, to można dokonać jakiegoś małego kroczku. Można być w tym temacie, który chcę osiągnąć. Dlatego, że ja przez całe życie doświadczyłem wielokrotnie, że jeżeli się jest w temacie jakimś czy pytaniu, a jest się konsekwentnym, zawsze dostaje się odpowiedź, zawsze. Oczywiście umysł, tak jak ładnie powiedziałaś, zwodzi nas wielokrotnie. Ale to pytanie należy zadać sobie jeszcze raz i zapytać, czy ta odpowiedź rzeczywiście tam odpowiedzią, którą czekamy. Dokładnie. Dlatego, że... A przy okazji odzyskujemy zaufanie do samego siebie. Tak. Bo to jest najważniejsze, żeby być w zaufaniu, nie tylko w zaufaniu, ale w tej energii świadomości, która nas podnosi. Dokładnie. Bo dlaczego umysł nas wodzi? Bo umysł taki natłoku informacji, dezinformacji ma prawo zwodzić. Ale to jest też bardzo dobre doświadczenie, że właśnie nie kierujemy się tylko tą strefą zewnętrzną i to, co myślokształty, myślotok płynący w naszej głowie chce nas po prostu ukierunkować, ale potrafimy zajrzeć w siebie, bo to w nas czasami jest najciemniejszy ten loch i zamiast tego lochu możemy właśnie tak jak dzisiaj zadałeś to pytanie, zadać sobie pytanie, co zrobić dla siebie, by być szczęśliwym i właśnie odpowiedzi tylko i wyłącznie szukać w sobie i czekać cierpliwie. Trzeba, żeby umysł tak naprawdę zrozumieć, dlaczego umysł nas wodzi, to trzeba przyjąć jedną rzecz i w pełni sobie uświadomić. W obecnym czasie, jakim jesteśmy ludźmi tu na Ziemi, umysł nas nie pracuje na pełnej zasadzie przyjmowania informacji. Umysł ma tylko dostęp do pewnej części informacji i nie mając pełnej informacji całościowej, nie jest w stanie umysł, który korzysta z mózgu, zaznaczmy, który tak. korzysta z mózgu. I to jest bardzo ważne. On nie jest w stanie odzwierciedlić całego tematu całościowo. Jak można odzwierciedlić całościowo temat? Najprostszym właśnie jest to, co powiedziałem przed chwilą, zadać pytanie i być w pytaniu. I nie pozwalać umysłowi odpowiadać, jak nawet odpowiada, to najlepszym sposobem jest po prostu zignorowanie go lub powiedzenie poczekaj i być w ciszy tego pytania. Dlaczego tak ważne jest bycie w ciszy tego pytania? Dlatego, że wtedy ma możliwość połączenia się nasze emocje, uczucia, podświadomość i umysł mają czas na integrację informacji w tym pytaniu. Bo umysł działa na pewnej częstotliwości, to co już podkreślałem wielokrotnie,
gdy bardzo zwolnimy mówienie i mówimy bardzo wolno, umysł po prostu staje, zwyczajnie staje, bo on działa na, jest przygotowany do tego, żeby pracować prędko, żeby oceniać wszystko prędko, ale powierzchownie. A wtedy, gdy jesteśmy w ciszy bycia z pytaniem i z odpowiedzią, którą już może mamy, a może jeszcze nie mamy, to bycie jest najważniejszym elementem. Dlaczego ten wyraz bycie jest tak ważny? Dlatego, że bycie odzwierciedla połączenie. Połączenie na poziomach, które występuje na poziomach duszy, na poziomach ducha, na poziomie stwórcy lub jakimkolwiek sobie obierzemy, żeby to bycie istniało na tym poziomie, jesteśmy w stanie połączyć się z tą informacją, ale tylko wtedy, gdy pozwalamy i dajemy jej czas na przepłynięcie. Niestety komórki mają czas przyjmowania informacji, zmiany i wiemy to już od bardzo dawna, że komórki potrzebują, żeby zmiana informacji w naszych komórkach ciała nastąpiła, potrzeba około 20 minut. No, u niektórych na pewno krócej, ale to jest tak przeciętnie 20 minut. Więc teraz trzeba by sobie zadać pytanie, czy jeżeli zadamy sobie właśnie to najważniejsze dziś pytanie, to jedno pytanie, co byśmy chcieli zrobić teraz dla siebie, aby być szczęśliwym, to 20 minut to jest takim elementem, który jest minimum, żeby można było odzwierciedlić tą głęboką informację płynącą z ducha, z duszy i z serca gdzieś z głębi nas, żeby mogło to przepłynąć i żebyśmy mogli to wyartykułować przede wszystkim dla siebie samego. Dokładnie, to poczucie właśnie sercem, ta świadomość serca, która następnie daje ten impuls do świadomości, do umysłu, myślę, że daje nam właśnie tą równowagę, harmonię i tą prawdziwą odpowiedź na zadane pytanie do siebie. Bo trzeba by jeszcze jedną rzecz uwzględnić, że umysł opiera się na, przede wszystkim na tym, co już pomyślał, to, co już przyjął do informacji i to, co w bieżącej chwili słyszy i widzi. Lub to, co w przeszłości zobaczył lub usłyszał. I to powoduje, że umysł niechętnie wchodzi w rejon właśnie ciszy, w rejon, gdzie musi oczekiwać na stacji kolejowej, aż przyjedzie jego pociąg. Pociąg, w którym siedzi jego dusza i duch. A umysł bardzo szybko by chciał to już on już wie, że ten pociąg jedzie. Ale on już zinterpretował, jak ten pociąg wygląda, jak ta dusza wygląda, jak wszystko co inne. I na tym też opiera się nasza cywilizacja. Na prędkości przekazu informacji, ale powierzchowności. Jaki musi odczuwać głód i dyskomfort, kiedy to jest ta cisza w nas, a on najchętniej by nas przeatakował, a my umiemy już nad tym zapanować świadomie. Tak. I niestety czekaj w kolejce, pociąg jedzie, ale bez ciebie dzisiaj. Tak, no więc to jest bardzo ważne, ale gdy dostaniemy teraz odpowiedź, to samo pytanie powinniśmy drążyć dalej. Co mogę zrobić dziś? Pomimo, że widzę, że to, co chciałbym osiągnąć, mieszkać gdzieś, coś robić, być z kimś, że wydaje nam się to tak dalekie. Ale to dla umysłu jest dalekie, dlatego że umysł wszystko traktuje w czasie liniowym, że było, jest, może będzie, ale w świadomości, w głąb nas, jeżeli my odpowiemy sobie, to jest już teraz. I tak jak opowiadałem o żonie, przecież ona musiała kupić sobie farby, musiała kupić blade ramy, musiała wrócić do malowania, które robiła, jak była bardzo młodą kobietą. Musiała wiele rzeczy. Więc jakkolwiek by na to spojrzeć... Ale jej dusza.
i serce nigdy nie zapomniały jej prawdy i potencjału o niej samej. I to jej szczęście ukryte było w niej, aż wreszcie sama pozwoliła sobie na to, żeby wypłynęło z niej w pełni. No, bo to jest chyba najważniejsze, jeżeli przychodzimy na Ziemię i widzimy, jak wszystko jest i jedno nas cieszy, inne rzeczy nie cieszą, ale my sami dla siebie powinniśmy być zawsze najważniejsi. A jeżeli powinniśmy być najważniejsi, to dopiero wtedy, gdy jesteśmy ważni, naprawdę, szczerze, dla siebie samych, wtedy inni mogą być dla nas dopiero ważni. Tak, i tak samo odzyskujemy nawet sam szacunek do samego siebie. Bo tak to zawsze jest, muszę coś zrobić. Ale dla kogo? Dla kogoś czy dla siebie? Opowiem teraz wam, jak... Robiąc dla siebie, robię dla kogoś innego, a to już jest inne założenie. Zgadzam się. Opowiem wam takie zdarzenie, jak można też przyspieszyć takie elementy. A opowiem to na bazie pewnego mojego doświadczenia i potem to rozwinę. Kiedyś musiałem odbyć podróż z miasta do miasta samochodem, którym jechałem pierwszy raz. To był duży samochód. Nie jakimś tam takim zwykłym, którym się jeździ osobowym. I nie jechało mi się najbardziej komfortowo, no bo trzeba było wsiąść i jechać. Nie wiedząc, co robić, po prostu tak pomyślałem, że najpierw wyraziłem wdzięczność za to, że mogę to zrobić, bo to było ważne, żebym to mógł zrobić, że podjąłem tą decyzję, że jadę, a potem zacząłem tej mojej decyzji błogosławić. Potem błogosławiłem drogę, inne samochody, innych kierowców na tej drodze. I co najciekawsze, że gdy zajechałem na miejsce, to byłem zdumiony, jak mi się lekko i dobrze jechało. Jak swobodnie przejechałem całą trasę, jak nie było żadnych trudnych skrzyżowań, bo od młodości pamiętam, też mnie interesowało to, jak działa modlitwa. I interesowało mnie też najróżniejsze systemy modlitewne, jakie są i też nigdy o tym nie opowiadałem, ale bardzo się tym interesowałem. I pamiętam pewnego razu zamiast modlitwy pobłogosławiłem coś. I nie wiem, ale wydarzyła się rzecz, która wtedy mnie ogromnie zaskoczyła i zdumiała. I czasami do tego wraca, że trzeba czasem szczerze pobłogosławić sobie, ale tym najczystszym intencjom. Tej szczerości do samego siebie, tej ważności bycia ważnym dla siebie samego. I w tym momencie można by prawie można było skończyć dzisiejsze nasze rozważania dotyczące pytania, co mogę zrobić dziś dla samego siebie. Drodzy widzowie, i w tym momencie musiałem się włączyć do audycji, ale robię to też z przyjemnością, a musiałem dlatego, że zupełnie nam zniknęło połączenie z Grażyną. Wiemy dlaczego, przegrzał się telefon, potem Wi-Fi się zgubiło. Mniemam jednak, że nie będzie wam to przeszkadzało, bo dokończymy tą myśl, o której Grażyna mówiła. Dziś audycja pod tytułem Jedno pytanie, ale też i wynikający z tego podtytuł. Jaki to podtytuł, Andrzeju? Co mogę dziś zrobić dla siebie, aby być szczęśliwym? Zatem, co możemy zrobić dla siebie, żeby być szczęśliwymi? I są dwie rzeczy jeszcze do dodania na koniec tej audycji. Zobaczcie Państwo, że nagraliśmy wiele audycji, ale nigdy nie było. A jak mamy audycję o szczęściu, to nagle dzieją się dziwne rzeczy. Mhm. Może jako ludzkość zapomnieliśmy być szczęśliwymi po prostu. Ale też jest ważne, aby to pytanie zadać sobie, obojętnie w jakich warunkach jesteśmy. Obojętnie, czy to są bardzo trudne, czy bardzo łatwe warunki. To myśl o byciu szczęśliwym włącza w nas nie tylko umysł, włącza w nas uczucia, emocje, włącza miłość do samego siebie.
włącza energię duszy i ducha. I wtedy... Andrzeju, zastanowiłem się nad tym, zamyśliłem się troszeczkę, bo z gruntu rzeczy to jest taka podstawowa racja. Musimy przeżyć każdy dzień na nowo i przeżywajmy go szczęśliwie. Każdy dzień, każdą chwilę, każdą minutę. Właśnie to jest to, że my w każdej minucie bardzo często zapominamy o sobie. A bycie szczęśliwym w każdej minucie zmienia każdą minutę naszego przyszłego życia. Dokładnie. Bo to się zapisuje w nas i wtedy nasze przyszłe życie jest zupełnie inne, jest odzwierciedleniem tego, że chcemy być naprawdę szczęśliwi. A ta jeżeli chwila, chcemy... która minęła, już się nie powtórzy. Tak. Ja jeszcze tak na marginesie powiem, takie zdarzenie, no niektórzy zwłaszcza wiedzą, niektórzy nie, ale 2 lata temu przeżyłem tragedię, dom mi się spalił i teraz za to mam dziwną rzecz, bo wszystko co mam, to tak naprawdę dostałem. I teraz obojętnie gdzie jestem albo co robię, to w każdej chwili mogę dziękować za to, że to dostałem. W każdej chwili. Andrzeju, tego ci życzę. Ale nie tylko tobie, muszę dopowiedzieć to, że życzę też twojej żonie i waszej rodzinie. Dziękuję, dziękuję ci, ale to jest... To od razu mnie uznieśla. Wtedy, gdy na przykład mogę podziękować, że dostałem to, że mam taki kubek, że mam w tej chwili gdzie mieszkać, że za wszystko. I powiem, że mi czasem czasu nie starcza, żeby być wdzięczny za wszystko, na co spojrzę. I jest jedna jeszcze zasada. Jeżeli naprawdę zadamy sobie pytanie i chcemy być szczęśliwi, to możemy już teraz być szczęśliwi, mówiąc, myśląc i działając w jakimkolwiek kierunku. Po prostu być szczęśliwym. Bo tu nie potrzeba pieniędzy, nie potrzeba wsparcia. To wszystko jest w nas. Nie, to jest. To po prostu i tak jest w nas. Nie potrzebujemy tego zdobywać, kupować, nie wiem, handlować, cokolwiek. Bo bycie szczęśliwym nic nie kosztuje. Jest. Na wyciągnięcie ręki. I jest poza umysłem. Bo ono jest gdzieś w środku. Bo ja nie słyszałem, żeby umysł był szczęśliwy. Mój umysł jest szczęśliwy, jak szczęście dopiero płynie stąd. To wtedy umysł się uśmiecha. Ale tak naprawdę, nie wiem, no, jakbym się nawet zapytał mojego umysłu, to on by chyba nie umiał powiedzieć, że jak ma być sam szczęśliwy. On może być dopiero wtedy szczęśliwy, kiedy ja tu jestem szczęśliwy. Ja życzę naszym widzom, Andrzeju, żeby oni jak najczęściej uszczęśliwiali siebie i swój umysł zarówno. I wtedy, jak uszczęśliwiamy siebie, to umysł jest szczęśliwy i wszystko, co przekazujemy, jest szczęściem. Więc myślę, że tą audycję zakończymy, żeby to szczęście było zawsze z nami. Ale jedno jeszcze, ale trzeba też wiedzieć właśnie to, że no i tak jest. Obojętnie, czy my będziemy chcieli być szczęśliwi, czy nie, to no i tak jest. Więc wystarczy połączyć się z nim. Bardzo dziękuję za te ciepłe myśli, Andrzeju. Dziękuję ci za udział w audycji, ale podziękujemy też razem Grażynie, która była obecna przez dłuższą część, a potem już nie mogła być z nami. Dziękujemy ci, Grażynko. Wdzięczność dla ciebie za to, co robisz. Andrzeju, bardzo ci dziękuję w ogóle, jeśli mam okazję, to powiem, za cały cykl audycji, za to, że przygotowałeś te cudowne myśli. Masz swoją wierną widownię i ta wierna widownia z pewnością tu pod tą audycją też dziękuję za to, że jesteś, że po prostu jesteś. Dzięki. Trzymaj się i do następnego razu. Do następnego razu. Cześć.